Chciałbym zacząć z wami taką małą przygodę. Byliście kiedyś w teatrze? Tak. Nigdy? Nigdy nie widziałeś? Ja byłem. Byłeś? Byłem. I podobało ci się? No. A na czym byłeś? W sumie nie znam tytułu. Nie, nie znasz tytułu? Nie pamiętam. A wiesz, że będziesz mógł dzisiaj powiedzieć aktorom, co mają robić? Bomba. Naprawdę? Ja się urodziłem do tego. Urodziłeś się? Ekstra. Tak jest. Słuchajcie, co jest naszym celem? Chciałbym, żebyśmy w około 45 minut poznali pewną historię związaną z Radomiem oraz zobaczyli, że historię da się opowiadać na różne sposoby, a teatr jest najlepszym miejscem do opowiadania takich historii. Chciałbym, żebyście wzięli w tym udział i pomogli naszej trójce aktorów, którzy mają na razie tylko tekst, spełnić pewne takie oczekiwania wobec legendy. Wiecie, co to jest legenda? To jest taka stara opowieść. Ty mówisz stara opowieść. Kto powie jeszcze coś? To jest... No, tak, mów, mów. Nie. Nie musicie się zgłaszać, mówcie swobodnie. No, takie coś ważnego. Mhm, ważnego. Tak, takie coś, co kiedyś było, ale... coś starego. Legenda to jest historia o pewnym miejscu. O. Albo opera jest wymyślana. O, ty mówisz, że wymyślona. Bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo legenda, i to łączy wszystkie rzeczy, o których mówiliście. Legenda to jest historia, najczęściej w formie opowiadania, czyli że ktoś nam opowiada o bohaterze, opowiada o tym, co się wydarzyło, która ma za zadanie tłumaczyć to, co jest dookoła nas. I często ona nie tyle, co mówi o przeszłości, a tworzy przeszłość. Bo wiecie, że legendy tworzy się też dzisiaj? Jeżeli macie jakieś miejsce, kto z was mieszka na przykład w domu? Nie w bloku, tylko w domu. Wow! A kto z was ma w ogrodzie jakieś na przykład krzewy? Takie, które kwitną. Ekstra. Kto z was dał im jakieś imię? Nazwał je. I mówi ekstra. I widzicie? Legenda. A jak nazwałeś na przykład takie miejsce? Grzesio. Grzesio. Ekstra. I legenda, tak? Bo ja w lesie sobie stworzyłem taką bazę i tam czasami przesiadujemy. A. I nazywasz ją jakoś? Niedaleko mamy las i tam sobie stworzyliśmy. I nazywamy to... Bo dawno nie byliśmy tam, bo były... No, nie mogliśmy się spotkać. Mm-hmm. I to nazywaliśmy jakąś... Bazo. Zielona postulia? Aha. Zielony postul. I widzicie, legenda służy do tego, żeby wasze miejsca zyskały jakąś historię. Żeby móc opowiadać o nich innym ludziom, tak żeby oni uwierzyli, że to są magiczne, historyczne miejsca. Czy znasz jakąś legendę? Czy tak znasz? Smoku wawelskim. Tak, podła legenda straszna. O syrenie warszawskiej. O syrenie. Tak. Mówcie śmiało, nie musicie się zgłaszać. Proszę? O orle. Bazyliszku, o orle. Polskim orle. Mhm. Jest, istnieje taka. Słuchajcie, to znacie legendy ogólnopolskie, a my dzisiaj opowiemy wam legendę radomską. Jeszcze o Hitlerze. O Hitlerze to chyba fakty, a nie legenda. Fakty. Jeszcze na szczęście nikt nie zbudował legendy o Hitlerze. Najpierw się trzeba nauczyć o nim wielu rzeczy, a potem tworzyć legendę. Bo wiecie, czasami są takie tematy, gdzie dużo trzeba wiedzieć, żeby można było o nich opowiadać. Myślę, że nikt się jeszcze nie odważył, wiesz? Tak chciałeś coś powiedzieć jeszcze? Był taki jakby dinozaur, co wiedział, że mieszkał i jakoś się nazywał. Potwór z Loch Ness. No. Słuchajcie, więc to są przykłady legend ogólnopolskich. Jola znalazła cały tom poświęcony legendom radomskim i chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zajęli legendą o miejscowości, która znajduje się koło Radomia, Cerekwi. Kto z was był kiedyś w Cerekwi i wie, gdzie się znajduje? Taka wieś pod Radomiem. O, nigdy nie byłem. Nigdy. Ja... Nazwa, mi tata coś od niej opowiadał. Nazwa wywodzi się od słowa cerkiew. Czy wiecie, co to jest cerkiew? Cerkiel.
Cerkiew, nie cyrkiel, cerkiew. Cerkiew to jest coś, co może teraz nam jest bliższe, bo mamy coraz więcej sąsiadów ukraińskich. Czy ktoś z was chodzi do kościoła? Wszyscy. A wiecie, że można chodzić do kościoła, a można chodzić do cerkwi. Jeżeli to jest kościół osób wyznania prawosławnego albo grekokatolickiego, do którego też się chodzi, ale on posiada inną tradycję niż kościół rzymskokatolicki, do którego może niektórzy z was chodzą. Wiecie, że w Radomiu przy ulicy Warszawskiej znajduje się taka cerkiew, cerkiew świętego Mikołaja, razem z cmentarzem, razem z parafią. Można tam pójść, można to odwiedzić, można zobaczyć, jak wygląda taki budynek, czym różni się od kościoła, który znacie. I zachęcam was, żeby coraz częściej myśleć, bo nasi sąsiedzi i znajomi ukraińscy będą odwiedzać te miejsca i opowiadać wam będą o cerkwiach, o swojej wierze właśnie w taki charakterystyczny, prawosławny sposób. I ta legenda opowiada o tym, że i obok Radomia, dawno, dawno temu, potrzebowano zbudować cerkiew. Dlatego, że ludzie chcieli mieć miejsce, w którym mogliby spędzać czas z religią, a nie byli mieszkańcami, którzy wyznawaliby rzymskokatolickie, takie kościelne wyznanie, tylko potrzebowali innego budynku. I o tym jest nasza legenda. Ale nie chciałbym wam powiedzieć, jak ta legenda ma wyglądać i co tam się dzieje. Powiem tylko tak. Mamy burmistrzankę, czyli żonę burmistrza, która jest ważną postacią w miasteczku. To jest burmistrzanka Natalia. Mamy Rudobrotego, przywódcę gangu, złego jakiegoś człowieka, i to jest Ala. Oraz mamy Iwona, umysł biznesmena, który będzie chciał połączyć świat burmistrzanki ze złym Rudobrotym. Jak to zaraz zobaczycie? To jest przemoc. Słuchajcie, pierwsze zadanie, Ania, rozdawam karteczki, polega na tym, że będziemy, Ania, dasz mi też komplety rozdartych? Tak, oczywiście. Że będziemy układać legendę. Potrzebuję was podzielić na 5 grup, tak żeby może panie pomagały, Jolę też mogę wykorzystać do jednej grupy. Poproszę na przykład was tutaj, 5 razem z tobą, dobrze? Słuchajcie, chodzi o to, że historia ma 11 punktów. Chciałbym, żebyście na tej tablicy wymyślili jej kolejność wedle tego, co tam jest napisane, a aktorzy wykonają kolejność historii, którą zaproponujecie. Może się okazać, że nic z tego nie wyjdzie, bo na przykład wydarzenia nie będą układały się logicznie, ale nie martwcie się, bo prawdziwą historię też poznacie. Ale chodzi o to, że teraz możecie być panami historii, panami opowiadania, możecie zmyślać, wyobrażać sobie i układać to, jak chcecie. Pierwszy punkt jest stały. W pierwszym punkcie Iwo, czyli Przemek, zmierza wąską dróżką ku czerwonym murom miasta. Tak się zaczyna nasza historia. Pokaż, Przemek, jak będziesz zmierzał. A gdzie są mury miasta? Dobra, Przemek będzie zmierzał. Potem potrzebuję waszych punktów, bo potem w punkcie 6 pojawia się zagadka, jak coś należy obliczyć. A w punkcie 11 mamy powiedziane, że od tego momentu zaczęła się budowa cerkwi, czyli tego kościoła, i historia ma swoje szczęśliwe zakończenie. Chcę, żebyście ją uzupełnili i stworzyli własne wersje legendy, nie znając jej oryginalnej. I wklejajcie to tutaj. A aktorzy będą musieli to odebrać. Czy któraś grupa ma już swoją kolejność?
Dobra, prawie już mamy wszystkie historie. Grupa pierwsza, czyli grupa Joli. Iwo Daniłowicz zmierza. Zmierza dróżką ku Radomiowi. Zmierza. Następnie jednocześnie budowa cerkwi wlecze się latami. Ach, ojcowie miasta nie myśleli, żeby popierać budowlę budynku kojarzącego się z religią prawosławną. Rudobrody, napadasz ze swoją bandą i uprowadzasz burmistrzankę. To jest burmistrzanka. Potem ojcowie miasta myślą, żeby się jakoś rozmówić i za oddanie burmistrzanki obiecują darować niektóre przewinienia. Dla jedynej córki burmistrza to burmistrz złota nie poskąpi. Dajesz zbójeckie słowo, że burmistrzankę zwrócisz? Zaraz. Jak je zwrócisz? Chyba uwolnisz, tak? Daję wam zagadkę o kurach i jajach. Jak mam obliczyć, za ile jaj i kur trzeba płacić? Niemożliwe, tego nikt nie jest w stanie obliczyć. Cztery kury, jajka. Słuchajcie, czy czujecie, że jest gdzieś okup, albo że ta historia zbliża do jakiegoś finału? Właśnie, ja się troszkę pogubiłam. Jesteś pojmana. Jestem pojmana i nagle jajka się wybiera. Słuchajcie, w historii grupy Joli okazuje się, że doszliśmy do sytuacji, gdzie burmistrzanka jest porwana, ale nie wiadomo, dlaczego muszą liczyć jajka. Więc to chyba nie ta historia. Zobaczymy, jak ona wygląda. A teraz grupa druga. Ale słuchaj, nie ma dobrych odpowiedzi. My sprawdzamy, na czym polega opowiadanie historii. Potem poznacie prawdziwą legendę. My przygotowaliśmy dla was prawdziwą legendę. Grupa ta. Która to jest grupa, która jest tutaj jako druga? Chyba pani w lnianej białej. Podnoście rękę. Rękę proszę podnieść. Ekstra. Iwo, zmierzasz. No dobrze, ja cały czas zmierzam. Ale w tej wersji, kiedy ty zmierzasz, Rudobrody napada burmistrzankę. Znowu. Od razu. Grubej rury. Ojcowie myślą, jak się z nią rozmówić i darować niektóre przewinienia. Dla jednej córki burmistrza, burmistrz woda nie poskąpi. Ale niemożliwe, tego nikt nie jest w stanie obliczyć. Właśnie. Czego? Co my liczymy? No, zastanówmy się, dokąd zmierzyliśmy. Słuchajcie, w tej wersji zaczęliśmy coś liczyć, ale nie mamy czego liczyć. Więc myślę, że to... O właśnie. A zobaczysz, że nie o pieniądze tu chodzi. Grupa trzecia. Która to jest grupa? Ekstra. Iwo Daniłowicz zmierza. Uwaga, masz okup, wprowadź. Masz okup? Nareszcie. Stary Sknera portfel otworzył. Niemożliwe, tego nikt nie jest w stanie obliczyć. Ile on ma pieniędzy w portfelu? Słuchajcie, pojawił się taki problem, że mamy okup, tylko nie doszło do porwania. Więc nie ma za kogo płacić. Ale jest przygotowany okup, tak jak się... Za prąd! Za prąd! Okup za prąd. Czyli tej grupie nie doszło do porwania. A ta grupa, która to jest, ręce w górę? Czwarta. Wy? Tak. A która to była ta trzecia? Ta tutaj? Trzecia, ręka do góry. A, okej. Okay. Słuchajcie, zmierza Iwo Daniłowicz. Zmierza. Rudobrody napada burmistrzankę. Daje zbójeckie słowo, że ją zwróci. Jeszcze raz? Daje zbójeckie słowo, że ją zwróci. Jak zwróci? Chyba uwolni. Masz okup, prowadź. Nareszcie. Stary Sknera portfel otworzył. Nie obliczenia są tutaj potrzebne, ale zwykły rozum.
Ja obliczę. Jutro, skoro świt, przyjdę z gotowym rachunkiem, lecz jak powiedziałem, burmistrzanka moja. Jaka twoja? Jaka znowu twoja? Nie ma mowy, żadna twoja, no. Słuchajcie, w tej historii pojawiła się burmistrzanka, która jest pojmana, ale jednocześnie wolna. Bo jest bardzo samodzielna. Więc też doszliśmy do pewnego etapu. Dziękuję wam bardzo, Natalka, Przemek, Alan, za improwizację. Iwo, zmierzałeś znakomicie. Byłeś najmocniejszym elementem tej historii. Słuchajcie, za chwilę poznamy legendę, ale tymczasem zapraszam Kasię. Kasia opowie o elementach muzycznych oraz zagra dla nas coś, co związane jest z atmosferą, z przestrzenią wschodnią. Zresztą Kasia powie, jak to jest zorganizowane. A gdy wchodziliście, to już Piotrek puścił utwór Adama Strucha, takiego wybitnego polskiego artysty, który zajmuje się tym, co ludowe. Czy ktoś z was kiedyś śpiewał ludowe piosenki, tańczył jakieś ludowe tańce? A widzieliście kiedyś taki występ, że ktoś tańczy na ludowo? Ktoś widział. A jeśli nie widzieliście, to teraz macie szansę dowiedzieć się kilku rzeczy na temat tego, co ludowe w muzyce. Kasiu. Dzięki. Ja mam do was pytanie, bo jak zaczęliśmy o tym, co jest ludowe, co, jak rozumiecie w ogóle słowo, że ludowe? Ludowa że pochodzi stąd. Stąd, czyli z naszego, to jest takie nasze, z Polski przede wszystkim, no tak, ale na przykład w Austrii, w Niemczech gdzieś też można mieć ludowe, prawda? Wtedy... Czyli piosenka jakaś tylko państwa własna. Własna piosenka, a jak myślicie, kto tworzył te piosenki ludowe, tą muzykę ludową? Każdy muzyk w każdym kraju. W każdym kraju, a słuchajcie, co jest naszą taką malutką ojczyzną? Warszawa. Warszawa, Warszawa jest stolicą, prawda? A wy gdzie mieszkacie? Przed Dworzyca. Mieliście w większości z was, że mieszkacie w domach, tak? Jeśli mogę spytać, mieszkacie na wsi czy w mieście? Na wsi! No właśnie, i ta muzyka ludowa to w takim ogólnym rozumieniu to jest taka muzyka, wiecie co, takich zwyczajnych ludzi, tak? Nie takich słynnych kompozytorów, wielkich, tylko taka muzyka, którą ludzie, nie mając na przykład szkół muzycznych, uczyli się takiej muzyki, wiecie co, ze słuchu, z obserwowania i tak się uczyli, że brali instrumenty, bo mieli wielką potrzebę muzykowania, prawda? Jak wchodzimy do cerkwi, bo tutaj też mamy taką muzykę, która będzie grana na przykład na świętach, też tak, w domach na przykład, podczas wesel, ale mamy też taką muzykę no, kościelną, prawda? A też, jak tutaj jest historia o cerkwi, no to ta muzyka cerkiewna, prawda? Czy ktoś z was był kiedyś w cerkwi? W tym kościele takim... Nawet nie wiem, co to jest. A, no właśnie. To jeszcze raz, wiecie, co to jest kościół, prawda? Bo mówiliście, że większość chodzi... No i wchodzicie do kościoła, sobie tak wchodzicie. I co, jaka muzyka wybrzmiewa w tym kościele? Co słyszycie? Nic. Organy. Właśnie, czyli to jest instrument, prawda, głośny, ten organisty nie słychać, bo te organy potrzebują strasznie dużo miejsca, najczęściej na chórze, tak? A cerkiew to jest kościół, to jest taki nasz, w naszej takiej tradycji rzymskokatolickiej powiedzmy, czyli też takiej, wiecie co, zachodu. I takim, taką tradycją też śpiewania jest chorał gregoriański, tak? I od jakiegoś czasu też wybrzmiewają organy, czasami też można usłyszeć gitary, prawda, w takim już współczesnym wydaniu naszym. A słuchajcie, w cerkwi, czyli to jest taki kościół, dla takich naszych sąsiadów właśnie ze wschodu, tak? Z takiego dalekiego wschodu, słuchajcie. I też to jest taki kościół tak zwany grecko-katolicki, słuchajcie, i tam wchodzimy i nie ma organów. Tam w ogóle nie grają organy, słuchajcie, dlatego że tam głównie możemy usłyszeć śpiew. Tak? Dlatego, że też jest tak, że muzyka grana na instrumentach pobudza nasze zmysły, pobudza nasze emocje, tak? Możemy, czy macie tak czasami, że jak usłyszycie taką wesołą muzykę, to chce wam się wstać i tańczyć? A na przykład jak usłyszycie coś smutnego, to czy na przykład wam się robi też smutno? Nie. A był ktoś kiedyś na takim filmie, na przykład na horrorze? Byłam.
oglądali. Ja oglądałam na telefonie i na komputerze. No właśnie, i ta muzyka wtedy, co was powoduje do takiej na przykład strasznej bajki? To, co was, jak się czujecie wtedy? Fajnie. Fajnie? Nie boicie się wcale? Ja bym tylko trzeci nocy siedzieć. Jesteście odważni. W każdym razie, słuchajcie. No dobrze, zobaczymy jak dorośniecie. Może wtedy się będziecie bardziej bać. Natomiast tym razem wam gratuluję, że się wcale nie boicie. Słuchajcie, w takim razie wracając też do tej cerkwi, gdzie głównie śpiewamy takim głosem naturalnym. Co to znaczy, słuchajcie, że naturalnym? Czyli takim normalnym twoim, jakim masz. Takim, jakim masz, tak? No dokładnie, tak? Nie uczymy się tego tam tutaj ustawiać, krtań i tak dalej, prawda? Tylko własnym. Tylko własnym. A na przykład odważyłby się ktoś z was tak coś zaśpiewać własnym głosem? No. Dziadek na kanapie. Kwadran gdzieś tam drapie. Co wydrapie, to zajadam. I jaka pyszna czekolada. Świetnie. Tutaj już mieliśmy taki, już wszedłeś też w rytm właśnie. Możemy to nazwać tak, że to wykonanie było taką melorecytacją. I w cerkwi też mamy taką melorecytację. Tutaj w cerkwi też najważniejszy będzie tekst, prawda? Że nie melodia, którą śpiewamy, tylko taki tekst. Czyli też, bo w kościele głównie chodzi o tą modlitwę, tak? O zanoszenie różnych próśb i modlitw do Pana Boga. I żeby te modlitwy szły w górę, to skupiamy się też nie na muzyce i melodii, ale głównie na słowie, tak? Ja mam tak? To my śpiewamy głosem własnym, jak mam przeza dziadka i nie mam organisty. No właśnie. A słuchajcie, czy wtedy śpiewacie jednym głosem, czy iloma głosami? O, mogę zaśpiewać coś głosem swoim, ale nie będę. Dobra, to ostatni ochotnik, zaśpiewaj coś głosem swoim jeszcze. Nie wiem. Nie wiem. Wszyscy będą chcieli. Słuchajcie, a ja bym chciała też, ponieważ tutaj was czeka świetna historia, która jest do opowiedzenia, mam dla was pewną propozycję, bo jeszcze pytanie, słuchajcie, czy jak mówimy, że śpiewamy na głosy, to znaczy na chóry, no to śpiewamy tak naprawdę jednym głosem, czy iloma głosami? Jak myślicie? Wieloma, tak? No to zróbmy tak, że mamy tutaj około 30 osób, prawda? Ale zaśpiewamy na jednym dźwięku jedną melodię i to będzie się nazywało, że mówimy, że śpiewamy jednym głosem, czyli jedną linią melodyczną, dobra? I chciałabym też, żeby wszyscy się włączyli i spróbujcie mi pomóc, a ja spróbuję wam zaprezentować, jak takie modlitwy, no, co prawda z naszego kościoła, może ktoś was zna, jak może to brzmieć i tak jakby no, podobnie jak w cerkwi, dobrze? Więc mówmy się, że na przykład taki dźwięk waszymi głosami, każdy, na przykład takie wszyscy. Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą. Dajecie burdą tak zwany. Głośno, głośno. Nie słyszę. Jeden dźwięk, musi być jeden dźwięk. Zacznijcie opowiadać Czesinę pojętą. Cały czas głośno, głośno. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Tak, czyli wy zrobiliście burdon, ja zaśpiewałam jakąś modlitwę. Słuchajcie, zastanówmy się, może ta pana burmistrzanka będzie na przykład taką modlitwę sobie śpiewać, jak będzie uwięziona, tak? Słuchajcie, jeszcze jest bardzo ważna sprawa. No właśnie, bardzo ważna sprawa, że ja też zajmuję się muzyką taką właśnie ludową, czyli też graną na instrumentach, graną podczas świąt, wesel, urodzin, chrzcin i różnych. No już odpowiadaliśmy na to pytanie. To szybciutko ktoś powtórzy. No, to jest piosenka, którą wszyscy, co chcą, sobie wymyślają i się śpiewają. Tak. Muzyka ludowa to jest muzyka ludzi. Wszystkich ludzi, prostych ludzi, zwyczajnych, tak? Które w danym regionie wszyscy znają tą muzykę. I swojego własnego kraju. Tak, i własnej miejscowości, nawet własnej wsi czy własnego małego miasteczka, tak? Słuchajcie, wiecie, że ci muzykanci, którzy grali podczas wesel, do tańca, do zabawy,
bardzo byli niecenieni przez księży i na przykład nie mieli wstępu do kościoła. Więc gdy przyprowadzali muzyką państwa młodych do ślubu, państwo młodzi wchodzili do kościoła, ksiądz tam udzielał wtedy ślubu, a muzykanci musieli gdzieś poczekać. Czasami zdarzało się, że czekali w karczmie. A czasami... ta karczma. Karczma to jest taka stara kawiarnia, wiesz? Dawnych czasów. Stara kawiarnia to jest stara kawiarnia, to stara kawiarnia. Jak jest taki temat o muzyce, to Karl Pamiętek wymyślił piosenkę na jak A wiecie, że w dalszej części będziecie mogli też muzykować? O! Fajnie! Ja śpiewam moją piosenkę. Ja mam gitarę i organ. No właśnie, może następnym razem możecie coś przynieść ze sobą, swoje instrumenty i wtedy każdy zagra na swoim ulubionym. A ja nie mam instrumentu. No to wtedy będzie do wypożyczenia. Słuchajcie, w każdym razie chcę wam teraz zagrać na takim instrumencie, który się nazywa suka. I dawniej mówiono, słuchajcie, jak ktoś grał na takich profesjonalnych, lepszych skrzypcach, że grał na psach, a jak ktoś grał na takim instrumencie zbudowanym we własnym domu, we własnym warsztacie, słuchajcie, taki instrument mógł zbudować wasz, nie wiem, tata, wujek, dziadek, to grał na sukach. I na takiej suce na przykład taki... Można było grać na weselach i chcę wam zaprezentować taki utwór weselny, który zawsze wykonywano też i śpiewano w momencie oczepin. A oczepiny to było o północy, słuchajcie, takie święto, kiedy panna młoda była przeprowadzana z grona panienek, koleżanek, do grona mężatek. Tak? Zmienia się wtedy życie całkowicie. I słuchajcie, jeszcze raz uruchomimy te nasze głosy naturalne. I tutaj też pojawiają się w historii groźne elementy, tak? Na przykład ten rozbójnik, który jak jest złym rozbójnikiem, to co można mu zrobić, tak? Pogrozić! Oj, rozbójniku! I jakoś popatelnie i... Marcia, wałkiem będzie lepiej. A może, słuchajcie, aż tak strasznie od razu nie, żeby bić pokutę, bo to nie jest wcale fajne. Może ten rozbójnik wcale nie jest taki zły, tylko jednak może ma dobre serduszko, słuchajcie. No, w każdym razie, słuchajcie, tutaj ta pieśń, to będzie pieśń o chmielu, a chmiel to jest taka roślina, która rośnie z góry do dołu, z dołu do góry, pnie się wysoko, jest też symbolem takiej płodności, tak? Przyrody, która się rozwija, właśnie no też tego małżeństwa, w którym, jak wiadomo, rodzą się dzieci najczęściej, tak? Także słuchajcie, śpiewamy do chmielu i grozimy oj chmielu. Oj chmielu. Oj chmielu. Oj chmielu, oj chmielu. Oj chmielu, oj chmielu. Teraz słuchajcie, dzieci zaśpiewajcie tak, żeby aktorzy i też być może osoby, które są schowane za kotarą, żeby usłyszały was. Tak? Czyli, to tam są ktoś schowany. Oj chmielu! 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 Dobra, słuchajcie, ja będę śpiewać tą piosenkę, a w momencie, kiedy będzie refren taki i będziemy do chmielu, to wtedy wszyscy na sali głośno śpiewamy do tego chmielu. Dobra, można sobie też podnieść rękę, wtedy lepiej się może śpiewa i z całą taką emocją i takim swoim naturalnym głosem, żeby do tego chmielu śpiewać, dobrze? Oh, yeah.
Właśnie. Brawo. Dzięki. Słuchajcie, to teraz nadszedł czas. Proszę was o uwagę, bo w kilka minut teraz czas na poznanie prawdziwej wersji legendy o cerkwi, Radomiu, pojmanej burmistrzance. I Natalia, Przemek i Alan przeczytają. Potraktujcie to tak, jakbyście mieli teraz 10 minut teatru przed sobą i zobaczycie, jak aktorzy starają się opowiedzieć wam historię. To zapraszam do wysłuchania wersji obowiązującej legendy, którą najpierw sami tworzyliście. Już po raz 9 Iwo Daniłowicz wąską dróżką ku widniejącym daleko czerwonym murom miasta Radomia zmierzył. Na próżno szukając sposobu, którym mógłby ojców grodu na czele z burmistrzem o słuszności swej sprawy przekonać. Rzecz wlokła się już dobre kilka lat. Od czasu, gdy po zwycięskiej bitwie z Krzyżakami król Władysław Jagiełło przyznał wyróżnionej grupie Litwinów niewielki obszar ziemi. Nowi przybysze, gdy tylko pobudowali pierwsze domy, pomyśleli też o wystawieniu cerkwi. Cóż, kiedy o pieniądzach na jej budowę król jakoś zapomniał. A ojcowie miasta ani myśleli popierać budowlę kojarzącą się z religią prawosławną. Stąd też budowa cerkwi wlokła się latami i biedny Iwo Daniłowicz, którego raz po raz wysyłano do burmistrza, daremnie łamał sobie głowę nad rozwiązaniem problemu. Idąc teraz, spoglądał. Smutno. W stronę miejskiego ratusza, przy którym zgromadził się spory tłum mieszczan. Wzburzone głosy zebranych nie burzyły nic dobrego. To też Iwo, podchodząc bliżej, zagadnął. A co to? Nowe święto? Podaj z takim świętem! Rankiem Rudobrody ze swoją bandą napadł i burmistrzankę w las uprowadził. Teraz żąda okup. To dopiero! Nareszcie stary Sknera portfel otworzy? Napadł? Napadł! Rudobrody napadł! To dopiero! Nareszcie stary Sknera portfel otworzy! I tymczasem okazało się, że burmistrz nawet ani myśli sam płacić. Całą bowiem sumę polecił rozłożyć na wszystkich mieszkańców miasta. Okrzyki niezadowolonych były więc coraz głośniejsze. Zanosiło się na niezłą awanturę. Nic tu dzisiaj po mnie. Rozmowy tak czy inaczej należało odłożyć. To też markotny Iwo opuścił góry miasta, kierując się z powrotem w stronę lasu. Czekajcie. Nie spieszno! Niespieszno mu jednak było do wsi, jako że ponownie z niczym wracał. Pogrążony zatem głęboko w myślach, tu i tam. Wśród drzew jeszcze kluczył. Ach! Gdyby tak burmistrzankę oswobodzić, burmistrz złota by wówczas nie pożałował. Tylko jak? Wejść w układ z Rudobrody? Mowy nie ma! Stanął bezradny. Ledwie widoczna ścieżka dawno w gąszczu drzew zginęła. Rozejrzał się. Wśród gęstych krzaków leszczyny ujrzał nagle przyczajoną postać mężczyzny. Ciemna żubrza skóra, spod której wystawały duże, żylaste ręce, ledwie kryła sylwetkę nieznajomego. Na wpół dzikie, głęboko osadzone oczy patrzyły ponuro. Dokąd to? Z grodu idę. Masz okup? Nie twoja rzecz. Prowadź! Iwo starał się zachować stanowczy ton.
Prowadź! Jak nic. Pierwsze straże Rudobrodego. Na szczęście rozmowa na tym się skończyła. Zbój odwrócił się i poprowadził. A Iwo podążył za nim. Uszli tak spory kawał drogi, aż w końcu puszcza zaczęła powoli żednąć, a oczom Iwona ukazała się niewielka polanka. Pod rozłożystym dębem na stosie skór siedział Rudobrody. Iwo rozpoznał go od razu. Cała bowiem twarz Herszta ginęła w czerwonym zaroście. Na widok przybyłych banda opryszków zerwała się z legowiska. No i co tam? Dla jedynej córki burmistrz złota nie postąpił. To był dobry, przyznasz, pomysł. Samą córkę burmistrza. Siadaj. Rudobrody źle swoich gości nie przyjmuje. Dokończ ze mną kolację. Co prawda spóźniłeś się, ale są jeszcze gotowane jajka. Zatem zjedz i opowiadaj, czy przybywasz. Iwo zabrał się do jedzenia. A więc? Ojcowie miasta myślą, aby się jakoś rozmówić. Za oddanie burmistrzanki obiecują darować wam niektóre przywileje. Zaryzykował Iwo. Darować? Rudobrody aż podskoczył. Hop! Więc przyniosłeś okup, czy nie? Ponadto burmistrz pyta... czy nie zmniejszycie okupu? Jako, że skarbiec miasta pusty. Pusty powiadasz. Więc i za te jajka każe mu zapłacić. Ile jajek zjadłeś? Ano cztery. Zatem powiedz burmistrzowi, że z czterech jajek miałbym cztery kury. Te zaś znosiłyby mi jajka. Z których znowu byłyby kury, z których... Rudobrody nagle zarechotał głośno. Klę się, że za to wszystko burmistrz mi jeszcze zapłaci. I posłuchał, a w głowie zaczęło mu się coraz bardziej mącić z tego wszystkiego. Oto w jaki sposób przez swą lekkomyślność naraził siebie i burmistrza. Westchnął. Jakże mam obliczyć, za ile jaj i kur trzeba płacić? Obliczyć? A ja, słusznie, trzeba obliczyć. Cztery jajka, cztery kury. Jajko z kury, kura z jajka. Cztery gotowane jajka, cztery kury. Cztery kury, osiem jajek, kur 16. Nie, no ale dlaczego ja mam liczyć? Co sam oblicz? Ja? A i obliczę. Tak, obliczę. Ale nie za darmo. Dajcie burmistrzankę. To oblicz. Kpisz sobie? Kobieta za jajka? Upłynęło tak sporo czasu. Niemożliwe, no nikt nie jest w stanie tego obliczyć. Ja obliczę. Jak powiedziałem, jutro, skoro świt, przyjdę z gotowym rachunkiem. Lecz jak powiedziałem, burmistrzanka moja. Zaraz, jaka twoja? Nie twoja, to jest moje miejsce, proszę mi się oddalić. Mowy nie ma, nie twoja, a twoja. Po Rudobrodym coraz bardziej było widać jednak, że chęć rozwiązania zagadki bierze w nim górę nad zdobyciem sobitego okupu. Spojrzał w stronę kompanów. Ci jednak milczeli. Dajesz zbójeckie słowo, że burmistrzankę zwrócisz? Daję. A zatem do jutra! A zatem do jutra!
Iwo, tymczasem nie spiesząc się, cierpliwie na drzewie siedziała, aż słońce zajrzało na polankę. A gdy zniecierpliwiony do brody, pokrzykując na kompanów, zaczął ich do drogi zbierać, Iwo, udając zdyszanego, ruszył ku zbudu. Nie spieszyłeś się zbytnio? Spieszyłem się jak mogłem, ale z rana gotowane ziemniaki saciłem. Co? Gotowane ziemniaki? Do reszty ci się w głowie przewróciło. Gotowane ziemniaki. Toż to każdy głupiec wie, że z gotowanych ziemniaków nic nie wzejdzie. A z ugotowanych jaj, którymi wczoraj mnie raczyłeś, czy będą te twoje kurczaki? Nie obliczenia są zatem tutaj potrzebne, ale zwykły rozum. Ot i cała odpowiedź. A zgodnie więc z umową, burmistrzanka moja. Nie ma mowy. Jaka twoja? Wcale nie twoja. Uwolniona. Po prostu. Rudobrody aż przysiadł ze zdumienia. Przysiadł ze zdumienia? A potem jak nie ryknie śmiechem, a banda mu zawzduruje. Śmiali się i śmiali, aż echo niosło się na wiele mil. Nawet zdumione zwierzęta z ciekawością nadstawiały uszu. Iwo, oczywiście, zgodnie z umową, burmistrzankę otrzymał. No. Nie otrzymał, ale uwolnił. Uwolnił. Uwolniłem. A burmistrz stosowną sumę dukatów wypłacić mu musiał za uwolnienie córki. Pieniądze te mógł wreszcie przeznaczyć na budowę cerkwi. Stąd też od owego pamiętnego wydarzenia radomianie ich osadę nie inaczej jak Cerekiew nazwali. I nazwa ta po dziś dzień pozostała. Dziękuję. Jest tak, że jesteście w teatrze, więc wszystko można zmienić. Próbowaliście już ułożyć właściwą kolejność legendy, a teraz poproszę was do tyłu. Za chwilę włączymy, powiem Radkowi. Słuchajcie, chodzi o to, rozdaję wam instrumenty. Kto chce tambury? Ja chcę. Proszę. Tambury, drugi tambury. Proszę. Kto chce taki taką grzechotkę? Proszę. Kto chce uderzać? Proszę. Ale to nie ma tych palet. Co jeszcze mamy, Ania? Mamy jeszcze co? Mamy jeszcze takie tłuczki. Tłuczki, można nimi uderzać, nie podłogę albo... Wierzcie. Każdy jeden. Tutaj są jeszcze plastiki, można zaleścić. I grzechotka. Słuchajcie. Jaka chcecie, żeby była burmistrzanka? Chcecie, żeby była szczęśliwa, zarozumiała, zła? Zła? A na co? Powiedz coś więcej. Słuchaj, Natalia, nie wychylaj się, ja ci tylko mówię. Mamy złą burmistrzanką, taką wkurzoną, która jest niezadowolona z tej sytuacji, która nastąpiła. Słuchajcie, jakiego chcecie rudobrodego? Co chcecie, żeby rudobrody? Grzecznego. Grzecznego? Rudobrody, jesteś grzeczny. Dlaczego? Może być śmieszny? A to za drugim razem będzie twoja propozycja. Śmieszny. A słuchajcie, Iwo. Śmieszny. A to będzie propozycja kolek. Jaki chcecie, żeby był Iwo? Jaki? Głuptasek. Iwo, jesteś głuptaskiem. Słuchajcie. Teraz ja postaram się, mówiąc do mikrofonu. Super, dziękuję. Będę prosił was o to, żebyście szeleścili i używali instrumentów. W momencie, kiedy będziecie używać tych instrumentów, będzie tworzyła się pewna atmosfera przebiegu naszej legendy. A ja na bieżąco będę starał się mówić
aktorom, co mają robić, a oni będą dla was improwizować. Radku, czy możemy włączyć światło? Uwaga! Po przestrzeni okolic Radomia przechadza się Iwo, pewien wiejski głupek. Tamburyny grają. Przechadza się mocno, głośno. Słyszy odgłosy lasu, sowy, puchacze, różne instrumenty. Iwo wie, że w okolicy nie ma cerkwi. Wpada więc na pomysł, że spotka się z bandą Rudobrodego. Rudobrody słynie z tego, że jest bardzo nonszalanckim i grzecznym mężczyzną. Wojuje w okolicy, ale jest przeuroczym, kulturalnym człowiekiem. Iwo stara się więc znaleźć bandę Rudobrodego. Idzie, towarzyszy mu muzyka. Uderzajcie. I nagle pojawia się Rudobrody. Bardzo kulturalny mężczyzna. Rudobrody wita się z naszym Iwonem i zawiązują wspólnie pakt. Uderzcie mocno na słowo pakt. Zawiązują wspólnie pakt, że porwą burmistrzankę. Spacerują więc po okolicy i spotykają bardzo złą, wkurzoną burmistrzankę. Burmistrzanka przestraszyła ich. Pokażcie na tamburynie, jak przestrasza. Oni jednak w bardzo kulturalny sposób pytają burmistrzankę, czy mogliby ją porwać. Droga pani, pójdzie pani z nami? Nie! Zapraszam! Pani uda się z nami! Nie, się nie pójdę! To będę stała! Ale my bardzo prosimy! Zapraszamy do naszej pustyni! Nie! Iwo opowiada jednak taki dowcip, który burmistrzankę przekonuje, by poszła z nimi. Tak! Właśnie, bo idzie sobie grześć przez wieś i morek piasku niesie i się za tym grześem kolesiem. Ja to jednak pójdę! Idą, towarzyszą im pewne odgłosy. Okazuje się, schowajcie się drodzy uczestnicy, co się okazuje? Okazuje się, że zapomnieliśmy o okupie, zapomnieliśmy o tym, że mają zdobyć pieniądze. Wszyscy byli tak mili i kulturalni, że właściwie poszli na spacer w towarzyszeniu waszych tamburynów, bo nikt nie został porwany. Radku, czy mogę pełne światło? Słuchajcie, teraz zmienimy wersję i aktorzy postarają się zaimprowizować inaczej. Drodzy, możecie tam mówić, jak wam coś wpada do głowy. Dobra, ale z tych tekstów, które były przypisane do numerów. Tak, oczywiście. No bo ten, bo... Dlaczego ty posłuchajmy postaci, kolegi. Dlaczego te postacie wyjęły taką niebieską, świecącą obramówkę? Bo to jest ultrafiolet. W świetle ultrafioletowym to, co jest na biało przygotowane przez pracownię, świeci. To jest światło ultrafioletowe. Słuchajcie, kto uprowadzi burmistrzankę? Co się z nią stanie? Mów, proszę. Co byś chciała? Właśnie. Kto porwie? Rudowłosy będziesz musiał teraz porwać. A nie rudobrody? Albo brody, albo włosy. Jaki on będzie? Przedtem był kulturalny. Jaki będzie teraz? Zły i mądry. Zły i mądry. Jaka będzie burmistrzanka? Śmieszna. Dobra. Śmieszna. Zabawna. Śmieszna. Dowcipna. Słuchajcie, będzie próbował odbić ją Iwo. Jaki będzie Iwo? Iwo będzie... Poważny. Iwo będzie zły. Poważny. Był już głuchy. Poważny i głuchy. Uwaga, poważny. Słuchajcie, Radku, poproszę drugie światło. Siadam.
A więc w naszej przestrzeni znajduje się burmistrzanka. Burmistrzanka, bardzo dobra, miła postać, zabawna, siedzi sobie. Przebywa w okolicach Radomia. Nagle przechadza się po tych okolicach, uwaga, straszne dźwięki poproszę. Przechadza się Rudobrody. Rudobrody, bardzo poważny mężczyzna. Rudobrody decyduje się pomóc finansom króla i porwać burmistrzankę. Bierze ją. Pójdziesz ze mną. Pójdziesz ze mną. Straszne dźwięki. Burmistrzanka jest smutna. Idzie Iwo. Iwo nic nie słyszy. Nie widzi. Iwo decyduje się przekazać swoje pieniądze Rudobrodemu, by uwolnił burmistrzankę. Spotyka więc ich i będąc bardzo poważnym człowiekiem, bardzo grzecznym człowiekiem, decyduje się spotkać bardzo dobrą i przyjazną burmistrzankę. Nawiązują ze sobą kontakt, zaczynają się lubić. Więc ten chętnie ofiaruje pieniądze Rudobrodemu za to, by uwolnił i by mogła pójść z nim. Oto okup za burmistrzankę. Rudobrody przyjmuje pieniądze. Dajcie jakiś dźwięk sukcesu. Decydują się, że wspólnie mają tyle pieniędzy, że mogą zbudować cerkiew dla swoich przyjaciół, którzy nie mają przestrzeni, w której mogliby się modlić, mogliby przeżywać religijne stany. W związku z czym decydują się osiedlić wspólnie w małej wsi pod Radomiem, zbudować tam cerkiew i żyć, prowadzić gospodarstwo. Wszyscy troje razem z Rudobrodym decydują się na wspólne życie. Zagrajmy więc sukces i coś przyjemnego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Radku, pełne światło, proszę. Pełne światło. Dziękuję wam niezmiernie. I słuchajcie, jako że już jest po 11:00, chciałbym jeszcze, żeby na koniec Kasia opowiedziała jeszcze o czymś i wykonała jeszcze jeden utwór, a potem ja powiem jeszcze kilka słów. Dziękuję bardzo. W roli burmistrzanki Natalka, w roli Iwona Stelek i Alan jako wykonawca. Słuchajcie, słyszeliście sami, że układaliście historię względem tego, jak wam się wydawało. To jest bardzo trudne, że aktorzy robią to na bieżąco, bo oni nie wiedzą, co mają zrobić, a jednak muszą wam to pokazać. Świetnie towarzyszyliście muzycznie. Kasiu, teraz chwila dla ciebie. Ja jeszcze powrócę do tego tematu muzykantów, dlatego że jak dostaliście instrumenty w ręce, każdy z was mógłby być takim muzykantem i tutaj sporo jest takich też bębenków, tak? I każdy początkujący bębnista w muzyce tradycyjnej musi wiedzieć, czy gra rytm na 3, czy rytm na 2. Czyli czy gramy licząc do 3, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Pamiętacie, jaką śpiewaliśmy piosenkę w tym rytmie? Oj, mielu, oj, mielu, dokładnie. Tak jest, a gdybyśmy grali w rytmie na 2, byłoby to raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Bumcyk, 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 bumcyk. I chciałabym wam jeszcze zagrać taką melodię, która jest zwana jest owczarkiem, którą uczono się, grano na przykład przy sobie pasieniu zwierząt, przy gęsi, owiec, tak? Trochę z nudów, a trochę dla zabawy. I to jest też melodia do tańca. I chciałabym, żebyście... To będzie rytm na 3, czyli jaki? Raz, dwa, trzy. Czyli takiej przerwy, tylko ciągle, ciągle. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Mamy trzech aktorów na przykład. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I teraz słuchajcie, podzielmy się tak, że osoby, które mają bębenki, jest ten trzeci bębenek też w... Tak,
Wy będziecie grać rękami i pałeczką raz, dobrze? Czyli uderzcie. Raz, raz, raz. Ważne jest, żeby to robić w rytmie i może to może mi nie... Takie grzechotki, gdzieś tu są, podnieście ręce do góry. Dobrze, spróbujecie na dwa, dobra? I kto mi pomoże, żeby zjeść mi na dwa? Czyli dwa, tak? Czyli mamy, spróbujmy tak. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. A pozostałe osoby i też, jak kto nie ma instrumentu, to możemy klaskać w rączki na trzy, dobra? Zrobimy taką orkiestrę po prostu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa. Tylko na raz. Raz. Tylko raz na raz. Raz. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Słyszeć. Spróbujcie skupić się na tym. Dobrze, można sobie liczyć po cichutku. Raz, trzy, raz, dwa, trzy. I uderzamy tylko na raz, dobrze? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No uderzasz teraz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Świetnie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Gramy cały czas. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Troszkę szybciej, dobra? Bo muzyka do tańca to jest taka, że im szybciej, tym weselej. I jak się oberka, tak mówimy, że się zachula, to im szybciej, to naprawdę jest wtedy największa frajda, dobra? Tak jakbyście się troszkę na karuzeli kręcili, ale wcale się w głowie wtedy nie kręci. Więc szybciej troszeczkę. Raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. Żeby się nauczyć grać na instrumentach, trzeba brać i grać.
Instrumenty teraz nie są drogie i jeśli tylko macie ochotę, czy ktoś dzisiaj złapał bakcyla muzycznego, to trzeba się postarać o instrument i grać. A jeżeli ktoś złapał bakcyla teatralnego, to co może zrobić? Grać! Złożyć przygodę, to też grać! Dziękuję. Słuchajcie, czy ktoś teraz powie mi, co to jest cerkiew? Taki kościół, ale nie, dla nie, innych nie, krai. To jest taka szkoła do religii. O, w pewien taki sposób, tak? Kościół dla innych osób, z innych krajów. Świetnie. Miejsce dla kogoś, kto wierzy w Boga. Dla innych osób, którzy nie. A kto to mogą być te inne osoby? Ukraińcy. Polacy, oczywiście, Włosi. Tak, to mogą być dużo ludzi ze wschodu też. Bardzo się cieszę, że wiecie, co to jest cerkiew. Czy wiecie, co się stało z burmistrzanką w naszej legendzie? Tak, porwana, ale uciekła od porywacza i jest na wolności. Super, i jest na wolności. Czy wydawała wam się wolną kobietą i samodzielną? Nie! Nie? Wcale nie. Nie? Nie? Dlaczego? Bo sama by nie uciekła. Bo sama by nie uciekła. A, potrzebowała kogoś, żeby ją uwolnić. Czy wiecie, czy były pieniądze w naszej legendzie, które służyły wybudowaniu cerkwi? Tak, ale mało tych pieniędzy. Mało tych pieniędzy? Nic nie było słychać. A wszystko kto zapłaci? Rachunek kto zapłaci? No ten, co liczył okulę, ale on nie umie matematyki. Rachunek za kto zapłaci? Bardzo się cieszę, że się tego dowiedzieliście. Bardzo się cieszę, że tak uczestniczyliście. To wszystko dzięki Joli. Wielkie brawa dla Joli. Ani, Ania. Mikrofony i opanowanie wokalne. Piotrek. Przygotowanie światła i przestrzeni ultrafioletowej, Radek. Dziękuję wam niezmiernie, bawcie się dobrze, dobrych wakacji.